pan nie jest zbyt optymistyczny, mówiąc o tym, że Rosja przegra, że Ukraina wygra. Ma pan jakieś przesłanki ku temu? Fakty? Teraz trzeba zrobić tak. Odstraszyć Putina. Jeżeli nie da się go odstraszyć sankcjami, bo to się udało tylko w pewnej części. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej mamy informację o tym, że te sankcje są nieszczelne. Zawsze, panie redaktorze, zawsze będą nieszczelne. Na tym polega nakładanie sankcji na jakikolwiek reżim, że trzeba nakładać potem kolejne, a ten reżim znajduje sobie sposób, żeby je ominąć. Po prostu. Więc nie ma co się tym przejmować, trzeba nakładać kolejne sankcje i uszczelniać stare. Tyle. Do tego trzeba dodać twarde działania dyplomatyczne wykluczające Rosję z państw demokratycznego świata jako poważnego partnera. No i do tego trzeba się zbroić. Trzeba odstraszać Putina.